Jeszcze raz policzę, ile waży tajemniczy odważnik. Tym razem zastosujemy nieco więcej działań matematycznych. Matematyka to tak naprawdę język symboli przedstawiający myśli przedstawiający związki między rzeczami. Na początek, chcę, żebyście zastanowili się: czy umiecie wyrazić matematycznie relacje pomiędzy jedną i drugą stroną wagi? Dam Wam kilka wskazówek. Wiemy, że ważą tyle samo, więc można określić relacje między nimi używając znaku równości, pokazując, że to jest równe temu. Dam Wam na to kilka sekund. Zastanówmy się. Co mamy po tej stronie? Mamy nasz tajemniczy odważnik. Przedstawiam ten tajemniczy odważnik jako znak zapytania. Po lewej stronie mamy też te 3 kg. Zapiszę to tutaj. Po prostu je dodam. Zakładamy, że są to kilogramy. Mamy więc tajemniczy odważnik w kilogramach dodać jeszcze 3 kilogramy. To mamy po lewej stronie. Co mamy po prawej stronie? Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilogramów. Po prawej stronie mamy 10. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że waga jest. W równowadze, że masa tutaj jest równa tej masie. Waga jest w równowadze, jak narysowano. Wiemy, że te dwie masy są równe. Tym sposobem napisaliśmy równanie. Znak zapytania oznacza naszą niewiadomą. Nie znamy wagi tajemniczego odważnika. Jeśli dodamy do niego 3 kg, to będzie on ważył tyle samo co 10 kg. Co możemy zrobić z tym równaniem, aby rozwiązać je dla tej niewiadomej? W poprzednim zadaniu ustaliliśmy, że jeżeli chcemy obliczyć wagę tajemniczego odważnika, musimy zdjąć po 3 kg z obu stron. Jeżeli zdejmujemy 3 kg tylko z jednej strony, to waga nie będzie w równowadze. Nie będziemy mogli powiedzieć, że tajemniczy odważnik to tyle samo co prawa strona. By powiedzieć, że są one równe, waga musi być w równowadze. W poprzednim przykładzie zdjęliśmy więc po 3 kg z obu stron, by waga pozostała w równowadze. Tutaj zrobimy dokładnie tak samo językiem matematyki. Usuniemy 3 nie z jednej strony. Jeżeli usunęlibyśmy 3 z jednej strony, to nie będą one już równe. Musimy usunąć 3 z obu stron. Usuwamy 3. Czyli odejmujemy 3 od obu stron równania, by waga pozostała w równowadze. Po prawej stronie zostanie nam co? Tak jak tutaj, zostanie nam znak zapytania. 3 odjąć 3 to 0. Po lewej stronie zostaje znak zapytania, a po prawej stronie mamy 10 odjąć 3, czyli 7. 10 odjąć 3, czyli 7. Otrzymaliśmy dokładnie taki sam wynik. Znak zapytania równa się 7. Jeżeli mamy tu kilogramy, to jest to 7 kilogramów.